Dzień dobry, witam z Lublina, miasta inspiracji, w którym dziś mam zaszczyt gościć Grzegorza Czerwickiego, człowieka, którego historia jest gotowym materiałem na scenariusz filmowy, o czym przekonamy się już za chwilę. Witaj, Grzesiu. Dzień dobry, witam Ciebie, Olu, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo się cieszę, że mogłem przyjechać do Lublina i spotkać się z Tobą. Cieszę się również, bo łatwo nie było. Jesteś ciągle w rozjazdach, bardzo często w trasie. Powiedz, gdzie jesteś, kiedy Cię nie ma? Staram się być w domu, ale jak już wyjeżdżam, to najczęściej jestem w więzieniach. Jesteśmy po spotkaniu w Lublinie, gdzie mieliśmy dwa spotkania, które były bardzo ożywcze, bardzo twórcze i też pokazywały mi otwarcie moje, jeszcze głębsze, na Ducha Świętego, żeby przekazywać to, co On chce do osób, które tam siedzą w więzieniu. I to nie było proste, bo nawet jak usłyszałem słowo, które miałem im przekazać, to powiedziałem, że no nie da rady, nie? Nie będę tego przekazywał, bo oni są na to zamknięci, ale jednak powiedziałem. Jednak przełamałem siebie, swoje zatwardziałe serce do podawania tego dalej i na sam koniec spotkań poprosiłem ich, żeby się pobłogosławili. Już wiesz, dlaczego to było takie trudne? Siedzieć 40 chłopów na jednym spotkaniu i mówisz im to teraz, pobłogosławcie się, jeżeli możecie. Ale udało się. Słownie powiedzieli do siebie, pobłogosławię cię. Po spotkaniu wrócił jeden z takich, jak mogę powiedzieć, czołowych ludzi z tego spotkania. Zawołał mnie na korytarz i na osobności mi mówi, wiesz co, słuchaj stary, tak przy wszystkich i tak dalej, to tak trochę jeszcze obciach, sam to rozumiesz, ale poszliśmy na cele i żeśmy się pobłogosławili. Wow. Mówię, stary, wróciłem później do rozmowy z wychowawcą i wychowawca mówił, ja go nie słyszałem i miałem bardzo dużo wzruszenia w sobie. Nie słyszałem, co wychowawca w ogóle mówił. Po prostu byłem myślami przy tych chłopakach. No. Niezwykła historia, ale do tematu ewangelizacji jeszcze wrócimy. Dobra. Tymczasem chciałabym, żebyśmy zaczęli od początku, czyli od tego dnia, który miał być dla Ciebie wielki i przełomowy. Mówię tu o pierwszym włamaniu. Powiedz, jak to było, bo coś się tam posypało. Tak, tam się dużo posypało, bo było to zorganizowane parę dni wcześniej i mieliśmy się... To w ogóle miałem zrobić włamanie na kwadrat, gdzie miałem przykleić dużą fotę. Nawet sobie myślałem, że chwilę nie będę musiał kraść. Ale człowiek, z którym tam byłem, widział, że jestem grubo porobiony amfetaminą. Dał mi leki na uspokojenie, dokładniej relanium, żeby mi zeszło. I dał mi relanium, ale też dał mi działkę amfetaminy, żebym ją sobie po prostu wziął jutro, jak się obudzę i tak dalej, nie? Więc ja to wziąłem, poszedłem, tak miniłem, poszliśmy do wspólnika do domu, no i tam po prostu była imprezka. No ja nie wytrzymałem, więc wziąłem tabletkę już tam na uspokojenie i nie przypuszczałem, że to będzie taka bomba. Po prostu wziąłem tabletkę, przepiłem alkoholem i mnie po prostu pozamiatało. Pozamiatało mnie tak, że straciłem w ogóle kontrolę jakąkolwiek świadomości. Teraz będę Ci mówił fragmenty, które ja mam w głowie, czyli dołek, na który mnie po prostu wrzucili, gdzie w skarpetce schowałem sobie narkotyki, przemyciłem na dołek, proponowałem tym gościom, którzy tam byli, oni tak na mnie popatrzyli jak na wariata, ja rozsypałem sobie ścieżkę, wziąłem, wciągnąłem do nosa, poszedłem spać. Po prostu, nie? Jakby nic nie podziałało, a tak naprawdę nie wiedziałem do końca, gdzie jestem, nie? Jak się obudziłem, to obudziłem się w ogóle w takim szoku. Nie wiedziałem, co zrobiłem, nie wiedziałem, gdzie jestem i tak dalej. Dopiero później zaczynała mi po prostu wracać świadomość. Nawet sam policjant po badaniach, jak do mnie powiedział, stary, że ty żyjesz, to w ogóle jest jakiś cud, nie? Bo ja później jeszcze tam zażywałem różne specyfiki, więc... Czy narkotyki to była Twoja codzienność? Tak, to była codzienność. To była codzienność, nawet ją w pewnych momentach zacząłem nazywać tą moją szatańską przyjaciółką i tak demonicznie nawet już wchodziłem w działania właśnie narkotyków, że to był mój fałszywy przyjaciel, który przyszedł pod postacią przyjaciela jeszcze w dzieciństwie. I myślałem, że to jest no faktycznie przyjaciel, który mi jakby podpowiada, ja go słucham, tylko nie przypuszczałem, że będzie mi podpowiadał, że mam okradać ludzi, że mam pobijać. Całe szczęście w sytuacji pewnej, gdzie prawie też kogoś zabiłem, no to całe szczęście, że się to nie udało, nie? A powiesz o tym coś więcej? Zaczęło się w ogóle od obrączki. Napadliśmy na pewnego człowieka, chcieliśmy tą obrączkę. Jakbyśmy dostali jakiejś furii, dziś patrzę na to na temat sakramentu, małżeństwa. Dostaliśmy jakieś furii, byliśmy porobieni. Za cel obraliśmy sobie, że weźmiemy temu gościowi, utniemy palca. Całe szczęście, dziś widzę, że naprawdę Bóg nade mną czuwał i anioł stróż, bo kolega zapomniał noża. Zawsze ten nóż brał na jakieś roboty, a tutaj akurat go zapomniał, więc jakby na szczęście tego człowieka, no tam troszkę żeśmy go tylko poturbowali, ale nie doszło do niczego innego, nie? Jakby obrączka została. No to jest takie trudne, nie? Sobie wspominam to, nawet jak się nawracałem, to miałem wiele razy tego człowieka właśnie przed oczami. Teraz mi też
też czasem powraca, zwłaszcza jak patrzę gdzieś na obrączkę, no bo sam dziś mogę być w podobnej sytuacji. Ktoś mógłby chcieć mi zabrać obrączkę, nie? Bo widziałby w tym tylko pieniądz, nie widziałby w tym nic innego. Przed ograniczeniem wolności tak spędzałeś swoje dnie? Tak, u mnie w sumie nie było dnia, żebym nie był narąbany, żebym nie był pijany, żebym nie był naćpany. Nawet jak chodziłem grać w kosza czy w piłkę nożną, no to już chodziłem. Jakby narkotyki były już moją częścią dnia. Jak nie było narkotyków, to ja nigdzie nie wychodziłem. Nic mi się nie chciało robić. Narkotyki stawiały mnie do pionu. Nawet myślę, że ze szkoły zrezygnowałem w pewnym momencie, ponieważ już też nie miałem narkotyków. Jakby zostały w pewien sposób wyplewione ze szkoły, no i straciłem tam dostęp, a też nie mogłem ich tam wnosić, więc... A brutalność, agresja, napady to też była część twojej codzienności? Nie zawsze. Zostawałem do tego jakby popychany od środka. Dużo zła było we mnie, nienawiści, złości, którą ja w sobie napędzałem do innych osób i ona po prostu wychodziła na zewnątrz. Ja myślałem, że ta nienawiść to jest nic wielkiego. A tak naprawdę nie widziałem, że ta nienawiść mnie niszczy, a przy tym robię dookoła krzywdę innym ludziom, nie? A wracając do tematu zatrzymania, ile lat spędziłeś w więzieniu łącznie? Łącznie 12 lat. A za co zostałeś skazany? Za napady, napad z bronią w ręku, za dziesiony, czyli kradzieże, pobicia na ulicy, włamanie do samochodów, zuchwała kradzież, posiadanie narkotyków, tyle. A czy kiedy po raz pierwszy trafiłeś do więzienia, miałeś takie poczucie, że to ostatni raz, że zrobisz wszystko, żeby to się już nie powtórzyło? Znaczy nie chciałem wrócić do więzienia, bo to było trudne miejsce, ale czy miałem chęć poprawy? Może ona czasem się pojawiała, ale jakby miałem chęć poprawy tylko robiąc to samo. Nawet często na spotkaniach o tym mówię, że byłem niezłym idiotą, nie? Że myślałem, że robiąc to samo coś się zmieni. No nie ma takiej możliwości. Nawet Einstein to kiedyś gdzieś się sformułował, nie? A w swojej książce Nie jesteś skazany wspominałeś o tym, że twoim więzieniem była nie tylko cela, ale i głowa, a może przede wszystkim głowa. Czy pamiętasz ten moment, w którym opuściłeś to psychiczne i duchowe więzienie? Znaczy, to były głównie momenty, kiedy już zaczynałem czytać Pismo Święte, kiedy zaczynałem poznawać przyjaciela, kiedy zaczynałem widzieć uzdrowienia, choć jeszcze nie do końca w nie wierzyłem, bo wydawały mi się one trochę science fiction, to jest ciekawe, bo czytałem o tych wszystkich uzdrowieniach, które Jezus robił, jak uzdrawiał chorych, jak leczył słowem, dotykiem, jak często ludzie się Jego chwytali i po prostu to przynosiło uzdrowienie dla nich. I patrzyłem na to jak trochę na science fiction, w ogóle jakiś z kosmosu i w tym momencie, kiedy przychodziło mi do głowy to, że to jest jakiś science fiction, że takie mogę rzeczy oglądać tylko w telewizji, to pojawiła mi się myśl mojego kolegi ateisty, który w ogóle polecił mi do przeczytania Pismo Święte i jego słowa mi powracały, to jest książka historyczna. Ja w tamtym momencie, jakby mi ktoś powiedział, że to się wydarzyło naprawdę, pewnie bym nie uwierzył, ale jego słowa i znając chociaż trochę ze szkoły, że jak coś jest historią, no to miało, to się działo, nie? To działo się naprawdę. To mi po prostu obalało te wszystkie myśli, że to jest science fiction, jakaś abstrakcja i tak dalej. Chociaż nie było mi łatwo uwierzyć, nie? Że takie rzeczy się dzieją. I wracając do kolegi ateisty, to on faktycznie, nawet się uśmiecham, że ma chyba już nawet jakąś drogę do nieba już wytartą, nie? No właśnie, a jakie są jego losy teraz? Usłyszałem, że on nie żyje, ale patrząc na te moje sytuacje i historie, gdzie słyszę, że ludzie nie żyją, jakby zaczynam trochę w to nie wierzyć, więc dopóki bym nie stanął nad jego grobem i nie zobaczył, że faktycznie nie żyje. Bo byłeś przekonany, że nie żyje. Że babcia nie żyje, bo mi o tym powiedzieli, jak się dzieje w zakładzie karnym. Jeszcze całkiem niedawno też dowiedziałem się, że ojczym. Nawet zamówiliśmy za niego mszę i okazało się, że gość normalnie żyje i chodzi i ma się dobrze i sobie myślę, co ty się w ogóle prawie, nie? Więc tak, jak słyszę, że ktoś nie żyje, no to tak patrzę, no okej, okay, no jak zobaczę, w sensie na grobek, to wtedy uwierzę. Dużo było takich historii. Kolega nie nawrócił się, przynajmniej nic takiego do ciebie nie dotarło. Nie, kurczę, no on mówił, że był ateistą. Ja słuchałem go też bardzo intensywnie, on opowiadał mi o swojej mamie, która była bardzo wierzącą osobą. I faktycznie on mówił, że jest ateistą, czułem, że coś tam u niego jest, nie? Tylko, że zaprzecza. Na Pana Boga trzeba się otworzyć, trzeba mu powiedzieć, zapraszam Cię i wtedy się mogą być cuda, nie? Pozostajemy w więzieniu, bo doświadczyłeś tam wielu dramatycznych wydarzeń. Czy mógłbyś powiedzieć o tym coś więcej? Tak, chociaż zawsze to jest chyba najtrudniejszy moment w ogóle, kiedy opowiadam na całym spotkaniu.
Nie wiem, jak w ogóle to opowiedzieć, żeby ktoś to zrozumiał, bo też mogę to spłycić i powiedzieć, no, był dojazd psychiczny i fizyczny. I też w sumie sam się zastanawiałem, czy w ogóle pisać ten rozdział. Ciemność. Też chodziłem często rozmawiać z przyjacielem na adorację. Mszę w tej intencji też oddawałem. Powiedzmy, kim jest przyjaciel? Przyjaciel jest Pan Jezus. Tak, o. Tak, bo chyba wcześniej też wspomniałem o przyjacielu. Mhm. Tak, przyjacielem jest mój Pan Jezus. Więc dużo się zastanawiałem, czy w ogóle to pisać, bo tam są już stany depresyjne, są stany po prostu takie dramatyczne, ale faktycznie czułem, żeby opowiedzieć tą historię, że ona może komuś pokazać, że nawet z takiego trudnego przejścia można się dźwignąć, tym bardziej, że wiem też, w jaki sposób działa depresja i po prostu jak potrafi zgnieść. Nawet Renia się dowiedziała dopiero przy pisaniu książki o tym, co się tam ze mną działo, bo też tego nie opowiadałem. Terapeucie tylko opowiadałem, więc no to było trudne. Trudne wejść na trzyosobową celę, gdzie no nie możesz sobie wyjść, tylko jesteś zamknięty w czterech ścianach, masz małe okienko, są trzy prycze i trafiasz na dwóch psychopatów, którzy po prostu jakby na początku wydają się normalni, a tu nagle pewnego momentu, pewnej chwili coś im po prostu w głowie się przedstawia, odkleja i starają się po prostu cię zgnębić, poniżyć, zniszczyć, no i nawet doprowadzić do tego, że nawet nie sami chcą cię zabić, tylko żebyś ty sam się zabił, nie? Gruby dramat. Dzisiaj na tą całą sytuację patrzę, gdzie tam no, byłem przypalany papierosami, gaszono na mnie papierosy, wkopywano mnie pod łóżko, no byłem przyduszony, nie mogłem spać, nie mogłem zasnąć normalnie, no grubo, nie będę w to wchodził, ale było naprawdę grubo i dzisiaj na to patrzę, to w podobnych sytuacjach widzę takie duchowe, w sensie jazdy, jak przez wiele lat swojego życia, bo na wolności też miałem próby samobójcze, ten fałszywy przyjaciel, o którym wcześniej opowiedziałem, szatan, który przyszedł pod postacią dobrego przyjaciela, tak się zakamuflował, widział, że potrzebuje przyjaciela, że potrzebuje, żeby z kimś rozmawiać, przyszedł i się wkleił tak we mnie i nie zauważyłem, że te wszystkie rzeczy, ta cała ścieżka, którą miałem, on mi podsuwał te różne rzeczy po to, żeby mnie doprowadzić po prostu, żebym się w pewnym momencie zabił, nie? Jakby dążył do tego, żebym odebrał sobie życie. Ja wtedy nie widziałem, dla mnie wtedy odebranie życia jakby to nie było nic wielkiego, nie? Po prostu zabijam się i tyle, nie? A dziś jak patrzę, czym jest popełnienie samobójstwa, sobie myślę, kurczę, byłem w tak wielkim niebezpieczeństwie, że nawet sobie z tego nie zdawałem sprawy, nie? A w więzieniu, kiedy próbowałeś popełnić samobójstwo, ratunek przyszedł z nieoczekiwanej strony? Tak, od moich oprawców. No, uśmiecham się, ponieważ już byłem na takim skraju wykończenia psychicznego. O, wiecie, pół roku codziennego terroru, pół roku to jest 180 chyba dni, gdzieś liczę, no to 180 dni bicia, będąc pod celą. Nie dawali ci nawet spokój w nocy. To miałem próby samobójcze. Kazali ci wypić jakiś dziwny koktajl. Najpierw ja poszedłem na spacer, bo wychodziłem na spacer. Nikt nie wiedział, co się dzieje w ogóle pod naszą celą, że jestem katowany, nie? A dlaczego nie chciałeś powiedzieć? Miałem wpojone zasady, żeby się nie rozpruwać, nie? Musisz być lojalny, trzymać się ponad wszystko, nie? Że jakby cię nawet zabili, to jak zginiesz, to bierzesz to, bierzesz to tak, honorowo. Czy dziś patrzę, to jakiś idiotyzm był z mojej strony, ale byłem młody i się dałem na to nabrać. Od małego mi po prostu to wpajali. I poszedłem na spacer, kumpel akurat brał różne leki, więc trochę tych leków mi odłożył. No trochę też znałem różne leki, jak działają i tak dalej, więc wiedziałem, że jak wezmę ich dużą dawkę, to pójdę sobie po prostu na wieczne odpoczywanie spać. I wziąłem taką całą garść tych leków, wróciłem pod celę, taki zadowolony po prostu, popiłem te leki, położyłem się spać i miałem taki fajny odlocik. Wiecie, no po prostu odpływałem, było mi tak fajnie, nie? Znaczy teraz jak na to patrzę, to było takie oszukane fajnie, ale w pewnym momencie dostałem po prostu ocząśnięty i ty nie zamulaj, nie? I po prostu mi się oczy otworzyły, sobie myślę, Boże, znowu te wariaty, nie? I tam coś mnie, i przymusili mnie po prostu, żebym wypił takiego odmulacza. Odmulacz to jest specyfik złożony z różnych chemicznych środków, z dodatków kawy, tytoniu, czyli tam jest proszek do prania, pasty, domestosy i takie inne. No tego jest grubo, nie? I tego dostajesz tak pół kubka i musiałem to wypić. I po prostu wszystkie tabletki zwymiotowałem, nie? Notabene oni mnie uratowali. O ironię. Twoje życie zostało ocalone, ale problemy się nie rozwiązały. Byłeś zdesperowany do tego stopnia, że planowałeś po prostu morderstwo. Tak, byłem zmęczony tymi gośćmi i po prostu zaczęła moja wyobraźnia. Dziś już wiem, kto mi podsuwał różne rozwiązania, czyli zły podsuwał mi rozwiązanie takie, no jakby, kurczę, nie mogę się nim zająć,
to może on się zajmie nimi. I nawet planowałem, że kurczę, jak oni sobie nie odpuszczą, to po prostu zejdę w nocy, po prostu podeżdżę mu gardło i będzie święty spokój. W sensie spokój, że mnie stąd wezmą. Co prawda ten drugi pewnie mnie jeszcze gdzieś pobije, pójdę na izolatki, tam mnie też pewnie skatują. Później będę miał sprawę, dostanę pewnie z 15-taka. Pójdę sobie na cele pojedyncze, na enki. No i tam sobie będę siedział spokojnie, tak sobie myślałem. I czułem w tym taki mega spokój, to jest taki oszukany mega spokój, nie? Że bardzo mocno mnie do tego ciągnęło, żeby to zrobić. I ciekawe, byłem bardzo bliski, nie? Żeby zejść i to uczynić, bo to było spokojne. A znowu niepokój, taki gruby niepokój mi się pojawił w sytuacji, kiedy pomyślałem, żeby tego nie robić. Ale ten niepokój był znowu dla mnie taki przenikliwy, jakby taki spokojny głos słyszałem, który mi mówił, kurna, nie rób tego, zobacz, co się może wydarzyć. Zobacz, że te izolatki to nie jest do końca tak izolatki, że pójdziesz na te izolatki, możesz dostać nie 15, tylko 25, albo nawet dożywocie, nie wiadomo. Że jakby mi zaczął wyjaśniać i pokazywać, że nie jest tak, jak ci się to wydaje. Zabijasz osobę, zobacz, że ona ma rodzinę, a nie wiadomo, może ma dzieci i tam dalej, i tak dalej. Myślę, że mam ciekawego anioła stróża. Na pewno przebiję mu piątkę i pogadam z nim o tych wszystkich sytuacjach, jak już spotkamy się. A czy miałeś okazję rozmawiać z tymi mężczyznami po wyjściu? Jeszcze nie. Jeszcze nie. A myślisz o tym? Przygotowywuję się na to, bo dostałem w zakładzie karnym właśnie pytanie, czy wybaczyłem swoim oprawcom. I tak, wybaczyłem im. Tylko wychodzę z założenia, że prosto jest wybaczyć komuś, jeżeli się jeszcze z nim nie skonfrontowałeś, nie? A trudniej jest wybaczyć komuś, przyjść do niego, wystawić do niego rękę i powiedzieć, stary, wybaczam ci, że mnie katowałeś. No i wtedy są różne scenariusze. No i nawet w zakładzie karnym ktoś pociągnął to pytanie i powiedział, a co jeżeli dostaniesz bombę i padnie na ziemię? A co jeżeli będziesz miał kiepski dzień i znowu ty dasz bombę i ten ktoś padnie? A co jeżeli i tam nagle po prostu nadinterpretacji było tyle, że ja tak słuchałem i mówię, kurczę, takich to nawet ja nie znałem. Staram się trzymać wersji, wiem, że jestem tylko człowiekiem. I emocje też robią swoje często, ale staram się trzymać i bardzo mocno proszę Ducha Świętego o to, żeby jeżeli dojdzie do tej sytuacji, a jeżdżę do tych zakładów karnych i wracam w miejsca tych chłopaków, którzy mieszkają, wiem gdzie mieszkają, więc prawdopodobieństwo spotkania jest bardzo duże. Są dwie wersje, że podchodzę, przedstawiam się, mówię, pamiętasz mnie z tej celi, wiesz co stary, naprawdę wybaczam ci to, że mnie kurno tak zgnębiłeś, nie? Wielka rzecz. Mam taki obraz, a drugi mam obraz, że dostaję bombę i ląduję na ziemi i tym bardziej mówię mu, że stary, naprawdę ci to wybaczam. Jak myślisz, co jest bardziej prawdopodobne? Nie mam pojęcia. Ale to jest, kurczę, to jest gadanie. Ale lubię to wypowiadać, bo im bardziej wypowiadam to, tym oswajasz bardziej się z tym. Tak, oswajam się z tym, bo w myślach to trzymam, w myślach to jeszcze nie jest takie oswojenie. Jak już wypowiesz, tak samo robię właśnie z zagrożeniami jakimiś duchowymi, gdzie mi wpadają jakieś myśli, potrzeby, różne rzeczy na temat ludzi, sytuacji, czy po prostu tego, co się, nie wiem, w kościele dzieje albo coś. Wypowiadam to. Nie zostawiam z tym sam, bo wiem, że w samotności przeciwnik, którego uciekłem, jest bardzo mocny i bardzo próbujesz pomóc. Rozmawialiśmy o współosadzonych. Miałeś też szczęście do niektórych, na przykład do słynnego ateisty, o którym rozmawialiśmy. Pismo Święte, które ci wręczył, uratowało cię podczas tak zwanego kipiszu? Dobrze mówię? On mi nie wręczył Pisma Świętego. Pismo Święte kupiłem za 2 papierosy. Tak sprostuję. Kurczę, widzisz, przypomniałaś mi tą sytuację, bo to była bardzo ciekawa sytuacja, którą ja chciałem wykorzystywać, nie? Nawet miałem pokusy do tego, kiedy przyszedł kipisz, akurat czytałem Pismo Święte i zostawiłem otwarte Pismo Święte na łóżku, nie? Powiedzmy jeszcze tylko, czym jest kipisz? Kipisz to jest kontrola celi, czyli przychodzi 2 albo 3 funkcjonariuszy, chyba że jest ogólny, to przychodzi dużo, bardzo dużo i wtedy kontrolują cele, czyli można najprościej też sobie wyobrazić, jakby do zamkniętego pomieszczenia nagle wleciała trąba powietrzna i później wyleciała. Czyli wszystko jest powracane totalnie. I wyszliśmy na taki kipisz, po godzinie wróciliśmy. Ja podchodzę, patrzę na swoje łóżko i nie wierzę. Moje łóżko jest nieruszone, nie? I mówię, kurde, co ty się wyprawia, nie? Nawet moi koledzy tak popatrzyli. Wiadomo, wtedy te zły podsyła różne myśli innym. O, pewnie donosi, a pewnie coś i tak dalej. Mi się wtedy pojawiło, ty, to ja teraz będę tak cały czas robił. Ale szybko to wyrzuciłeś z głowy, z tego, tak, co tak, pamiętam. Wyrzuciłem. Nie szedłem tą drogą, bo wiedziałem, że od małych rzeczy się po prostu rujnuję. Mam bardzo dużą autopsję
patrząc na swoje dzieciństwo. Wystarczyły małe, drobne rzeczy, które pokazywał mi tata. Często myślę, że nieświadomie, chociażby przechodzenie na czerwonym świetle. Drobna rzecz. Ja jako młody dzieciak już to zakodowałem i wiedziałem, że można po prostu łamać prawo. I po wyjściu z więzienia kasowałeś bilety. Tak, drobne rzeczy, nie? Bądźcie wytrwali w małych rzeczach, a postawię was przed dużymi. Tak, no faktycznie, nauczyłem się kasować bilety. W życiu nie kasowałem biletów. Była to nowość. Była to nowość. Chłop ma 30 lat i kasuje bilety pierwszy raz w życiu. Zacząłeś się zmieniać, potrzebowałeś modlitwy. Na początku wstydziłeś się tego, że odmawiasz różaniec, ale później zaczęli do ciebie dołączać koledzy. Tak. Na początku, w ogóle jak dostałem koraliki od księdza, to jak wróciłem to pod cele, to zastanawiałem się, jak to w ogóle latać na tych koralikach, gdzie ta instrukcja obsługi w ogóle jest. No bo ja nie wiedziałem, jak się w ogóle tym posługiwać. Ale babcia wiedziała i wróciły mi wspomnienia, kiedy babcia się modliła, Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Więc pierwszy mój w ogóle w życiu jakikolwiek odmówiony różaniec polegał na tym, że na każdym koraliku odmawiałem Ojcze nasz, zdrowaś Mario. I głównie odmawiałem za siebie, bo wiedziałem, że tego bardzo potrzebuję. Czyli taki twój miks. Tak, takiego miksa miałem. Później przypadkiem trafiła do mnie nowenna pompejańska, więc podjarałem się tym, ale jak zobaczyłem, ile to dni trwa, później po tygodniu, bo jeszcze sobie wziąłem za cel, że będę odmawiał pierwszą nowennę pompejańską na kolanach, cały różaniec. A odmówiłaś nowennę pompejańską? Tak, 3 razy odmawiałem za różne osoby, więc to było naprawdę grube wyzwanie. I zacząłem odmawiać różaniec, później koronkę do miłosierdzia Bożego, zakumplowałem się z siostrą Faustyną. Jak tak odmawiałem, to zaczęli do mnie podbijać koledzy w celi. No i zebrała się ich gromadka. Na początku oni też nie wiedzieli, co to jest, więc powtarzali za mną. Po pewnym czasie już też śmiało już sami mówili, nawet czasem mówili za głośno, więc ja ich uciszałem trochę, żeby innym nie przeszkadzać. Jak mówię, że jak oni nas szanują, to my ich też szanujmy, jak oglądają filmy albo coś. Jak będziemy sobie przeszkadzać, to zaraz dojdzie do wojny, a to jest niepotrzebne. No i w sumie kumpel tam, gdzie chodziłem grać w karty, zauważył tych, że no masz kółko różańcowe w więzieniu. Mówi, tyle lat siedzę w pudle, nie widziałem takich rzeczy, nie? I ja mówię, kurczę, no faktycznie. I wtedy to było ciekawe, bo Pan Bóg mi pokazał dystans do siebie, nie spinaj. Ja mu odpowiedziałem, ty no jak moja babcia, taki trochę moherowy berecik jestem, nie? I wszyscy się zaczęli śmiać, nie? A ja z takim dystansem to przyjąłem, mówię, kurczę, to o to chodzi w tej łasce, nie? Że łaska to jest taki dystans, żeby nie dać się w jakikolwiek sposób prowokować też, nie? Łaską był ten spokój wewnętrzny, tak? Przestałeś przeklinać. To się może wydawać takie proste, nie? Nie przeklinam, nie używam wulgaryzmów, ale jeżeli od najmłodszych lat, nawet przed komunią zaczynałeś przeklinać i nagle w wieku 20 paru przestajesz, no to faktycznie to jest cud, nie? I to przeklinać tak, że nawet jak ciebie próbują sprowokować i cię próbują wyzywać, to ty im błogosławisz. I oni patrzą na ciebie trochę jak na wariata. Ktoś ci ślub przekleństwa, a ty im błogosławisz, nie? Wcześniej byłeś niewierzący, ale interesowałeś się szatanem. Miałeś pewną sytuację, chciałeś spotkać się z mężczyzną, który miał w domu dziwną księgę. Tak. Może powiesz nam coś więcej. Tak, interesowałem się niezdrowo horrorami. Zacząłem wchodzić w horrory, w ogóle wywoływanie duchów, takie właśnie rzeczy okultystyczne, wróżby, no to gruba jazda. I był facet u nas na osiedlu, który miał właśnie, on to mówi, że ma czarną księgę. Bardzo mnie to ciekawiło, w ogóle taką, on mówił, że to jest Biblia szatana i tak dalej, nie, że mogę przyjść i poczytać, nie? I ja byłem tak podjarany w ogóle takimi rzeczami, bo mnie interesowało z horrorów, jak wyciągałem kontakt tym kimś, ale z drugiej strony wystawiałem to bardziej na próbę, czy takie coś faktycznie jest. I sporo razy wywoływaliśmy duchy, jak byliśmy właśnie dziećmi w ogóle. Mieliśmy dziwne sytuacje. Na przykład? Na przykład, że nam świeczki gasły, na przykład, że się jakieś dziwne rzeczy pojawiały. I później też jakby czujesz, że ktoś jest, ale nie do końca wiesz, o co chodzi. To było takie dziwne, nie? Nawet się zastanawiałem, czy mi się to wszystko nie wydaje przez horrory, ale dziś jak w ogóle patrzę na filmy, które są i filmy w ogóle, które oglądałem kiedyś, chociażby Omen, no chociażby Egzorcyzmy Emily Rose, no takie mocne horrory, w których widać różne rzeczy i mnie to tak interesowało, że bardzo chciałem spotkać tego fałszywego przyjaciela. Do takiego stopnia, nie wiem, czy o tym pisałem w książce, w więzieniu, co wywoływałem. Nie, tego nie. Więzienie no, wywoływałeś duchy? Tak, wywoływaliśmy w więzieniu duchy i też się grube rzeczy działy. Czyli nie będziemy w to wchodzić, ale wywoływałem w więzieniu duchy.
I byłem tak bardzo ciekawy tego wszystkiego i byłem, znaczy bałem się, ale szedłem na kozaka, bo byli inni. Zrobiliśmy po prostu cały obrzędek, no bo oczytałem się o tym wszystkim, cały obrzędek, nawet tam z palca krew dawaliśmy, no nie wchodźmy w te szczegóły. Zaczęliśmy wywoływać, nie? Jakby nic się nie działo, tam zaczęliśmy różnych tych, którzy poumierali, wywoływać, czy tam nawet jakieś demony. I w pewnym momencie nic się nie działo. No to ja mówię, to wiesz co, to zróbmy takie coś, bo tak widzę, tak siedzimy, kto z 40 minut, nic się nie dzieje, to na kozaka wywołajmy szatana, nie? Niech se tu kurna przyjdzie, no jeżeli jest, no to przecież nas ogarnie. I byłem naprawdę głupi, nie? Ale w chwili, kiedy powiedziałem, żeby wywołać szatana, też wiele osób zauważyłem, jakby zaczęło się wycofywać. Zostaliśmy we dwóch z kolegą i zaczęliśmy wywoływać. Bałem się, dziwnie w ogóle się wtedy czułem i bałem się tego wszystkiego, co tam się w ogóle dzieje, ale szedłem w to jednak, to było bardzo dziwne, nie? Pomimo tego, że się bałem, to jednak lgnąłem do tego, nie? I nic nie wyszło, nic się nie udało. Dziś wiele razy już dziękowałem duchowo temu koledze, ale też jak się z nim spotkałem, też się zdziwił, bo jak skończyliśmy, poskładaliśmy to wszystko na celi, przychodziłem w stronę toalety, i zobaczyłem kumpla. Pamiętam, że wtedy popatrzyłem na niego z taką wściekłością, z takim mocnym wkurzeniem. Czemu? Bo trzymał w ręku różaniec i się modlił na różańcu. Dla mnie to był szok. Popatrzyłem na to tak wkurzony. To był taki odruch. Dziś jak się patrzę, może to nie byłem ja, nie? Ale byłem taki wkurzony, że przez niego po prostu wszystko się posypało. Właśnie nawet nie wiedziałem, że te koraliki mają taką moc, nie? Dziś wiem, że to był różaniec, nie? Nawet jak wtedy do niego podszedłem, mówię, co ty robisz? On tam wrzucił, że modlił się, nie? Myślę, że gość w tamtym momencie walczył o nasze dusze. Naprawdę. A my nawet nie wiedzieliśmy, z czym gramy, nie? Mówisz, że wyczuwalna była ta dziwna energia. Tak, ta dziwna energia podpowiadała mi, kiedy okradać, kogo okradać. Kumple lubili ze mną chodzić, czemu? Bo jak szliśmy, zawsze wracaliśmy z czymś. Byłeś kierowany, można powiedzieć. Tak, podpowiadał mi, że ta osoba coś ma, nie? Myślisz, że ta dziwna energia powstrzymywała cię przed pójściem do pierwszej spowiedzi, kiedy zacząłeś tak czuć tę potrzebę? Myślę, że tam była duża walka we mnie, no, że myślę, że zły już nawet podczas tego, kiedy sięgnąłem po Pismo Święte, kiedy siadłem za kocem, no bo ja się wtedy schowałem, zacząłem czytać Stary Testament. Jak zacząłem Stary Testament czytać, ja byłem w takiej ciemności, że ja nie widziałem w Starym Testamencie nic pozytywnego, nic. Dziś wiem, dla mnie jest masa pozytywnych rzeczy, nie? A ja wtedy widziałem Adam i Ewa, co widziałem? Zepsuli. Nie rozpędzili się, wszystko zepsuli na samym początku. Szedłem dalej, Kain, Abel, brat brata zabił, widziałem morderstwo. Szedłem dalej, król Dawid, no ten, mówię, to już w ogóle oszalał, nie? I on nakierowywał mnie na te fragmenty, ja to dzisiaj sobie tak tłumaczę, nie? Że on wiedział, że jak ja w to wejdę, to będzie się działo, będę mu bruździł. Może dlatego kolega zapomniał ci powiedzieć, żebyś zaczął od... Od Nowego Testamentu, tak. I on wtedy czuwał, bo nawet jak dzisiaj tak jeszcze wrzucę, dzisiaj patrzę na Stary Testament, to nawet jak widzę, że Adam i Ewa skrzanili tam wszystko, to oni zostali odziani przez Boga. Bóg ich odział i ich wypuścił z raju, czyli zaopiekował się nimi. Pomimo tego, że kurno dali ciała. Kain i Abel... Pomimo tego, że on zabił, to Bóg go namaścił, że nikt go nie mógł dotknąć. No, ja tego wtedy nie widziałem. Dawid, no pomimo tego, co on tam zrobił, jakie rzeczy wyczyniał, nie? Dla mnie to było... Dzisiaj już to widzę, wtedy tego nie widziałem. Wracasz teraz do Starego Testamentu? Tak, czytam, bo chciałbym coś kiedyś jeszcze napisać o relacji, choć po siostrze Faustynie, dzienniczku, gdzie ona pisze bardzo mocno o relacji, jak gadać z Panem Bogiem, choć po nauczycielce pani Lęczewskiej. Ale teraz będziemy czekać na nauczyciela. Nie, może na ciebie. Chyba nie. Chociaż nie wiem, ale bym chciał napisać, bo masę jest rzeczy opisanych właśnie w Piśmie Świętym, jak podchodzić do relacji z Panem Bogiem i on daje na konkretnych przykładach, jak w rodzinie, jak wśród bliskich, przyjaciół, znajomych, obcych, wrogów, tych, na których się gniewasz, których nie lubisz, których nienawidzisz. Tam wszystko jest pokazane, jak po prostu do nich podchodzić i jak Bóg ciebie zaprasza do współpracy z Nim, do relacji z Nim poprzez to wszystko.
Grzesiu, wróćmy do tematu spowiedzi, bo przeskoczyliśmy trochę. Tak. To była też ciekawa historia. Nie mogłaś dotrzeć do konfesjonału. I tak, były walki duchowe. Dziś już wiem, że były takie mocne walki duchowe, ale też były takie relacyjne, że od jednego kolegi usłyszałem, że to jest dobra sprawa i tak dalej, który był na wolności, który sam się nawracał. Dostałem od człowieka modlitewnik dla starszych osób, gdzie zrobiłem ten rachunek sumienia z 10 przykazań, gdzie jak go zrobiłem, to mi się oczy zamknęły i mówię, w życiu nie pójdę. No bo przecież jak ja pójdę z takim badziewiem, gdzie krzywdziłem rodzinę, krzywdziłem siebie, obrażałem Pana Boga, mówię, kurczę, no nie da rady, nie? Jak rzuciłem w ogóle temat, że chciałbym iść do spowiedzi, no to wtedy moi koledzy nagle wpadli w taki popuch. Po prostu, jak ty możesz iść do spowiedzi? Przecież ja w tym też czasie jeszcze miałem problem ze sterydami, więc miałem sterydy, więc ciężko mi było jakby pozbyć się tego, więc oni nawet używali argumentu, że jak pójdziesz do spowiedzi, no to przecież jak się z tego wyspowiadasz, że masz sterydy na celi, to przecież tu przyjdzie wiedzie Atanda, normalnie zawiną ten towar, znajdą to, dostaniesz wyrok i w ogóle po ludzku to był argument, który ja przyjmowałem i się bałem go, ale miałem tak duże pragnienie tu w sercu i wszystko mi podpowiadało, że kolejnym jakby krokiem, etapem do relacji, żeby jeszcze bardziej ją budować, jest pójście do spowiedzi, nie? Że po prostu tam się wydarzy coś no nieprawdopodobnego, nie? Wydarzyło się? I wydarzyło się. Najpierw zacząłem dziękować, chociaż 3 metry do konfesjonału to jest bardzo duża droga. Nie zapomnieć się zapisać na kartę, żeby pójść do kapelana. Jednak nie zapomniałem. 3 metry przeszedłem, chociaż tam jak szedłem, to było bardzo dużo obelg w głowie na mój temat, takiego poniżenia mnie, że w ogóle jak ja śmiem iść do księdza, do człowieka i jemu się spowiadać, nie? No przecież Bóg ci mówi, że spowiadaj się wszędzie, nie? Przecież stałem przed Bogiem i tak dalej. No, takie po prostu rzeczy dostawałem do głowy, ale jednak poszedłem, kęknąłem, zacząłem dziękować za to, że w ogóle tu dotarłem. Czułem, że ksiądz się trochę zdziwił, jak podziękowałem za to, że tu dotarłem, nie? No bo tak, to takie zaskoczenie mogło być. A później zacząłem tam po prostu cały mój bagażnik otwierać i wyrzucać. I poszło. Przy takiej trochę luźniejszej rozmowie też powiedziałem, że kolana mnie trochę bolą, więc już ksiądz wiedział, że już faktycznie pasuje kończyć. I powiedział mi, że jest niesamowita impreza w niebie, na moją cześć. I ja wtedy naprawdę zobaczyłem taką imprezę, nie? Taką imprezę, gdzie po prostu bywałem na tych imprezach. I widziałem tam świętych, aniołów, Jezusa, przyjaciela właśnie, Maryję, no wszystkich, którzy po prostu ręce w górę i się cieszą, że Czerwicki wraca, nie? Że jest, kurna, mamy go, nie? Ale później pojawiły się też pokusy, bo na celi pojawiały się używki. Tak, pojawiały się używki. Musiałem też zrezygnować, znaczy też musiałem, chciałem zrezygnować ze sterydów, ale wszystko mi podpowiadało. Któryś ze świętych powiedział, żeby chodzić raz w tygodniu do spowiedzi, że on chodzi i że to jest bardzo takie uzdrawiające i budujące relacje, ale przy tym utrzymujące cię jak najbliżej łaski. Ja jeszcze nie znałem tych słów, ale w głowie słyszałem, żeby chodzić co tydzień do spowiedzi. Nie wiedziałem po co, a że miałem totalny reset bani, więc nie zadawałem pytania, po co mam chodzić. Po prostu chodziłem, bo wiedziałem, że mi jest dobrze. A że mi jest dobrze, no to po prostu chodziłem. A wiedziałem, z czym mam problemy. Pornografia, przekleństwa gdzieś próbowały gdzieś przebijać się, wkurzenia na inne osoby, gdzieś jakieś kłamstwo gdzieś coś wrzuciłem. To były takie proste rzeczy, czy w szkole nauczycielowi przeszkadzałem. Trochę jakby się cofałem do czasów podstawówki pierwszej komunii, gdzie nawalałem i nie spowiadałem się nigdy, nie? Bo często można się zatrzymać na takiej spowiedzi z podstawówki i przez całe życie się tak spowiadać. A jakby Bóg cię zaprasza, żebyś się spowiadał jeszcze bardziej, jeszcze głębiej i żebyś jeszcze bardziej siebie poznawał, bo przez to będziesz jeszcze więcej mógł po prostu robić niesamowitych rzeczy i będziesz się umiał bronić przed kolejnymi atakami. Wiadomo, że poziom ataków będzie wzrastał, no bo już narkotyków mi nie podsyła, czy tam alkoholu, ale atakuje jakimiś myślami, czy na spotkaniach spojrzeniami. Mhm. Na przykład mówię świadectwo i patrzę na ludzi i kurna, widzę beton. Nawet teraz taką sytuację miałem, że opowiadam historię i mówię, kurna Boże, daj mi kogoś, na kim mogę się zaczepić, nie? W sensie, bo kurna, ja nie dam rady, nie ogarnę, nie? A on mi cały czas pokazuje tego jednego, który tak siedzi, jakby miał po prostu, za przeproszeniem, wywalone, nie? I sobie myślę, o co tu w ogóle chodzi? Tak patrzę na niego, opowiadam to wszystko, po prostu skupiam się na tym, co mam mówić i na tym, żeby jak najwięcej opowiedzieć o Panu Bogu. I po całym spotkaniu ten chłop do mnie podchodzi i mówi, kurczę, byłem taki skupiony, tak cię mocno słuchałem, że myślę, kurna, ale mi próbuje bruździć, nie? Albo sytuację miałem, to ciekawe było, pojechałem gadać do młodzieży,
Ksiądz mnie zaprosił na takie rekolekcje w kinie i wypowiadam historię i w pewnym momencie czuję, że mnie kurczę dusi. Nie wiem, o co chodzi, aby mi ktoś przeszkadzał, żebym nie mówił, nie? Kurna, jak zaczynam mówić o Panu Jezusie, czyli tą pierwszą historię jakby przeszedłem, jak zaczynam opowiadać o przyjaźni z Jezusem, relacji i tak dalej, jak to budować, coś mnie zaczyna dławić. Mówię, o co w ogóle chodzi, nie? I po całym spotkaniu podchodzi do mnie ksiądz i tak, bo widziałem, jak podniósł ręce i zaczął uwielbiać Pana Boga i modlić się za mnie. Mówi, kurna, zobaczyłem taką dziewczynę u góry, ona tak pokazywała na ciebie, jakby ci próbowała złorzeczyć. A widziałem, co się z tobą dzieje, więc zacząłem się modlić i widziałem, że była poprawa. Wow. To są takie rzeczy, że... Nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Po prostu zaufać Panu Bogu, że ta modlitwa w danym momencie temu człowiekowi jest potrzebna. Czy nawet jak sam jeżdżę na konferencję i słucham ludzi i siedzę i ich słucham, to często gdzieś się nawet na chwilę wyłączam, żeby po prostu wesprzeć ich modlitwą, nie? Bo wiem, że to, co oni chcą przekazać, to jest bardzo coś dobrego, nie? Jesteś przykładem tego, że resocjalizacja więźniów jest możliwa, czy może stanowisz wyjątek od zasady? Jak ty to widzisz? Ciekawe pytanie, patrz. No, myślałem, że zapytasz, czy resocjalizacja w więzieniu działa. A tu nie. A tu trochę inaczej zapytałeś, bardzo fajnie. Dzięki. Myślę, że jestem przykładem na to, że można wyjść na wolność i faktycznie zacząć żyć. Chciałbym, żeby resocjalizacja działała. Chciałbym. Wiem, że działa na 100% z Panem Bogiem, bo ją przeszedłem. Tylko z Panem Bogiem. Ale mam też dużo w swoich opowieściach sytuacji, gdzie faktycznie mam funkcjonariuszy, którzy wierzą w to, że złodziej może się zmienić. Wow. Tak. I nawet opowiadam taką historię z moim kierownikiem z pracy, który powiedział do mnie bardzo mocne słowa, które mnie zmotywowały do tego, żebym uwierzył w siebie, a wymazał słowa, które mnie skaleczyły i były skierowane od ojca. A to był funkcjonariusz. Wow. Wierzę w to, mam na to jakiś plan, współpracuję też po długich modlitwach, nie? Zacząłem współpracować z fundacją Nil Desperandum, która też jakby wspiera moje działania wyjazdowe, ale też mamy jakby szerszy plan na te w ogóle działania, żeby też przeprowadzać i być pomostem dla tych osób, które siedzą w więzieniu. No już to się gdzieś dzieje, no bo jak nawet rozmawialiśmy luźno przed tym, to ci mówiłem, że piszę listy, odpisuję na listy, no jest ich przybywa, nie? Ostatnio było ich 31, teraz jest 36. I to piszą do ciebie więźniowie, tak? Tak. Z zapytaniem, podziękowaniem, prośbą o pomoc, często... Zwierzają się. Często to są takie historie, że nawet ostatnio do przyjaciółki mówiłem, że z tych listów to ja bym napisał nieprawdopodobną historię, jakim ojcem nie być. Po prostu, bo jest tam, to pomysł. Bo tam są głównie relacje ojcowskie, nie? Czyli nie chodzi o to, żeby być idealnym ojcem, bo takie coś nie istnieje, ale żeby być normalnym ojcem, nie? A czy widzisz efekty tych swoich działań wśród więźniów, do których przemawiasz? Tak, widzę, a najczęściej widzę wtedy, kiedy jestem słaby i dopada mnie... Zwątpienie? Może nie wiem, czy zwątpienie, ale takie zmęczenie, gdy dopada mnie próba rozwalenia relacji z Bogiem, to wtedy On przychodzi i mi pokazuje. Najlepiej właśnie przez kolegę, który do mnie przed chwilą właśnie dzwonił z więzienia. On mocne słowo dla mnie kiedyś, znaczy on często to powtarza do mnie i mówi, Artur, mówi, że jestem z ciebie dumny. To jest tak mocne słowo. To są też słowa, które powtarza do mnie Renia, żona, że jestem z ciebie dumna. To są słowa, które po prostu rozwiązają wszystkie supły, jakiekolwiek były po prostu w sercu, nie? A najmocniejszym, jeszcze ci zatrzymam słowo, tak. Jak mówiłem, że jak już się rozpędzam, to po prostu gadam. To jest słowo przepraszam. Ja wiedziałem, że ono ma moc. Przez te wszystkie lata, czyli już prawie 12 lat nawracania, poznawałem moc słowa przepraszam. Na początku było sorry, ale stopniowo. To nie było. Tak, to nie było to, a później poznałem słowo przepraszam. I słowo przepraszam ma taką moc, a jeszcze z ust mężczyzny, który sam wychodzi i gdzieś coś zawinił, i wychodzi i przeprasza, to jest przekozak, nie? Ja bym takim mężczyzną chciał być codziennie, nie? Próbuję być, ale często mi nie wychodzi. Oj tam. No, nie wychodzi. A powiedz, czy wydarzyło się coś szczególnego podczas tego, kiedy głosiłeś wśród więźniów? Coś, co zapadło ci w pamięć? Dużo jest takich sytuacji, nawet ostatnio było, ale najmocniejszym, jakie ja pamiętam, od razu przychodzi do głowy, jaka sytuacja i Duch Święty mi podsyła tą odpowiedź, więc chyba ona, to jest sytuacja, kiedy byliśmy w Wołowie na spotkaniu właśnie z chłopakami w zakładzie karnym. Tam grupa, nie wiem, 40-60 osób była, może więcej. I zakład karny w Wołowie to jest zakład, który umożliwia dużo rekreacji, czyli siłowni. Czyli większość tych gości była taka powyżej setki.
takie naprawdę tury, nie? I to nie takie miśki ulane, tylko takie tury, nie? Jak oni weszli, jak ja ich zobaczyłem, to po prostu chciałem stamtąd zwiać, nie? Mówię, Boże, co ja tu w ogóle robię? Przecież oni to mnie w ogóle nie będą słuchać. Po pół godziny gadania byłem tak zmęczony, bo czułem taki beton, po prostu tam nie było żadnego, żadnej mimiki, żadnego uśmiechu, nic. Po prostu godzinę siedzieli i tylko patrzyli, nie? Poker face. I to było tak grube dla mnie. Próbowałem znaleźć chociaż jedną osobę, która się uśmiechnie. Nie było nikogo. I na sam koniec po spotkaniu idzie do mnie taki wielki po prostu urs. Myślę, o idzie mi zaraz, jak mi walnie, to przecież będzie po mnie, nie? Że tu jakąś ściemę mu po prostu wciskam i tak dalej. A dużo też mówiłem o relacji ojcowskiej. I on podchodzi do mnie i widzę w jego oczach świeczki, łzy i mówi do mnie, stary, dobrze, żeście przyjechali. Bierze mnie, ściska i mówi, niesamowite to było. Patrzę na niego, mówię, ty, bo mnie udusisz, nie? I to są właśnie takie momenty, kiedy ja mam problem jakiś, kurczę, bo no nie widzisz tych efektów, a tu nagle takie coś się dzieje. Tutaj była fajna reakcja, a jak rozmawiać z ludźmi, którzy odrzucają Boga? Robi swoje. Po prostu. Biorę przykład z Pana Boga. Boga Ojca. Czemu? Bo On nie jest nachalny. On ci się nie wciska. On cię nie chce zniewolić. On daje ci wolność. Ale przy tym, przy tej twojej wolności On ci towarzyszy. To jest... Ja się uczę być takim ojcem dla Kuby. Dawać mu wolność, ale towarzyszyć i w sytuacjach, kiedy będzie miał jakieś problemy, trudności, być, żebym go wysłuchał, czy żebym mu podpowiedział. Czemu? No bo ja wiele razy też próbowałem wołać do Boga i On do mnie odpowiadał. Tylko ja Go nie słuchałem, nie byłem otwarty, nie powiedziałem tego jeszcze tak, kurczę, chodź, ogarnij moje życie, nie? Gdzie Ty jesteś, nie? Aż w końcu usłyszał mój jęk, kurczę, gdzie już byłem bezdomny, po pierwszej odsiadce, zmęczony na tej pseudowolności, po prostu przećpany, przepity, kimający w śmietniku, zacząłem wołać, Boże, nie mój, tylko mojej babci. I zaczęły się dziać później niesamowite rzeczy. Trafiłem do więzienia, co prawda. Ale gdybym nie trafił do więzienia, no to nie wiadomo, jakby się wydarzyło dalej, nie? A tak to zrobił, no wyreżyserował książkę trochę, Nie jesteś skazany. Jakbym powiedział w całości. A powiedz, czy twoja przeszłość pojawia się w twoich snach? Nie. Czasem jak jeżdżę na spotkaniach albo jak wracam do Nowej Huty, to mi się dużo rzeczy przypomina, ale tak to nie. Jakby mnie tak nie prześladuje, nie mam takich... Czyli zostałeś po prostu wyleczony z tego, uzdrowiony. Tak, nie mam jakichś takich jazd, żeby coś mnie tam... A nawet jakby się coś takiego gdzieś pojawiało, czy miałem coś takiego... Znaczy, mam podsłówki, co powinienem jeszcze zrobić, jak rozwiązać niektóre rzeczy z przeszłości. Do niektórych się zbieram, ale żeby mi jakoś prześladowały, to nie. Bardziej tak spokojnie, chociażby z ojczymem. Z nim mam taką sprawę, którą mi teraz Pan Bóg fajnie podesłał. Możemy coś zdradzić? Nie. Jeszcze nie. Dobrze. Jeszcze nie, bo to się cały czas jakby wytwarza. Jak przyjdzie przebaczenie, to wtedy będzie można powiedzieć. Jesteśmy w procesie. Jesteśmy w procesie, no. I najciekawsze, że chyba najwięcej ode mnie teraz zależy. I to nie jest łatwe. Wybaczyć, albo spróbować wybaczyć komuś, kto doprowadził do tego, że twoja rodzina się rozsypała, nie? A czy wybaczyłeś sobie? Sobie tak. Sobie wybaczałem. Przerabiałem to bardzo mocno w zakładzie karnym. Na krawędzi miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Pokazało mi to, że nie chodzi o to, żebyś najpierw wybaczał wszystkim dookoła. Możesz wszystkim spróbować wybaczyć, ale jeżeli sobie nie wybaczysz, i zawsze daję przykłady, wybaczyć sobie to, że zostawiłem mamę w danym momencie, kiedy była na melinie i poszedłem drugi raz siedzieć, i wybaczyć sobie to, że nie zaopiekowałem się siostrą, a ona trafiła do domu dziecka. Mówi się, że Bóg ma tak zwany perfect timing. Tak, przekonałeś się o tym chociażby, kiedy poznałeś swoją żonę. Tak, była taka sytuacja, że zapragnąłem pojechać na rekolekcje ignacjańskie do Zakopanego. Dostałem wtedy taką ulotkę, termin był 2 tygodnie, chyba jak dobrze pamiętam, przed moim wyjściem, więc mówię, kto by mi nie dał 2 tygodnie przepustki, nie? Żebym pojechał na 5 dni jeszcze do znanego jezuity, który przyjeżdża do więzienia. Jeszcze pamiętam, że dziadek duchowny, czyli ojciec Stanisław Majcher, chciał tą sprawę załatwić. I to była chyba taka pierwsza albo jedna z wielu decyzji takich po męsku, że biorę odpowiedzialność za to na siebie. Nie proszę, żeby mi ktoś to ogarniał. No i mówię, idę po szczeblach od najniższego. Czyli poszedłem do wychowawcy. Wychowawca jakby on mówi, że popiera, ale raczej się nie uda. Później poszedłem do kierownika, później poszedłem do... wyżej, aż doszedłem do dyrektora. I dyrektor powiedział, że no nie ma takiej opcji. Masz ten jeszcze 2 tygodnie, to wytrzymasz te 2 tygodnie i sobie pojedziesz.
Ja dostałem wścieku, nie? Po prostu stałem tam, nie było po mnie widać, ale ja dostałem wścieklizny w głowie, w duszy. Wszędzie dostałem po prostu wścieklizny, nie? Że mówię, przecież to jest niemożliwe. Przecież tyle lat już jestem poprawiony, widać te moje poprawy, mówię, kurna, gość mnie nie chce puścić, no przecież. Ale wtedy poczułem tak, jakby mi ktoś położył rękę na ramieniu. Ja wiem, że to był przyjaciel albo anioł stróż. I mówi, luz, Grzesiek. Po prostu ze mnie zeszło, poszło w ziemię. Wyszedłem, poszedłem, zjadłem śniadanie, na śniadaniu sobie odmówiłem jeszcze koronkę i 2 tygodnie później wychodziłem i jechałem na rekolekcję ignacjańską. I tam wszedłem na stołówkę, popatrzyłem i zobaczyłem piękną blondynkę, która się do mnie uśmiechnęła i sobie zamarzyłem o tym, że fajnie byłoby mieć taką dziewczynę, narzeczoną żonę i w ogóle otwrnąłem. Zaprzyjaźniłem. I fruwasz do dziś. I fruwam na dziś, już nie tylko w marzeniach. Renia dziś jest już 5. rok moją żoną. Mamy 2 wspaniałych dzieci, Jakuba i Julkę. Więcej o perfect timingu możemy przeczytać w twojej książce, gdzie opowiadasz niesamowitą historię związaną z twoją siostrą, która była zaginiona. Jak jesteś na modlitwie, na adoracji, wierzysz czy nie wierzysz w Pana Boga, to jak jesteś gdzieś na modlitwie i se gadasz, jak to sobie myślisz, nie wiadomo z kim, to zrób takie coś, że nie, jak umiesz jęczeć. Ja się nauczyłem jęczeć ze Starego Testamentu. Wziąłem przykład z Izraelitów, bo oni bardzo mocno jęczeli. Czy to jak byli w Egipcie, czy jak później uciekali i mówili, że nie mają co jeść. I ja tak zacząłem jęczeć właśnie w sytuacji siostry. Tak w głębi serca na adoracji, podnosząc ręce, dziękując za swoje życie, zacząłem jęczeć, że chciałbym odnaleźć siostrę. Więcej przeczytamy w książce Nie jesteś skazany. Tymczasem piękny cytat, który otwiera tę książkę. Każdy święty ma swoją przeszłość. Kontynuuj. Każdy grzesznik ma swoją przyszłość. To jest bardzo mocny cytat. On bardzo wkleja się we mnie i jest chyba drogowskazem dla każdego, bez wyjątku. Okej, na zakończenie. Kiedy film i w czyjej reżyserii? No i kto zagra Grzegorza? Ha! Kiedy film? Kiedy Bóg uzna, że już jest czas? Odnośnie Perfect Time. Były przymiarki, żeby film powstał. Na razie obserwujemy to wszystko, co się dzieje. A widzisz jakiegoś aktora, który mógłby wcielić się w twoją rolę? Nie, ale widzę aktorkę, która mogłaby się wcielić w Renię. Zdrać. Małgorzata Kożuchowska. I już mamy do niej kontakt, więc w sumie nagrała... Pani Małgorzato. Pani Małgorzata. Wzywamy. Pani Małgorzata nagrała audiobooka Raku rodzi się lepszy i podkładała głosy jako Renia w wywiadzie z księdzem Pawlukiewiczem. Więc kto wie, to byłoby ciekawe. Zobaczymy. Ja zostaję za swoim jękiem do Pana Boga w tej sprawie, a na razie... Mamy plany związane z Ameryką, ale o tym nie będziemy jeszcze mówić. Z Ameryką, tak. O, to będzie na kolejne spotkanie. Tak, to będzie by było, się działo na pewno. To by było ciekawe. Bo dzisiaj trzeba powiedzieć, że się wydarzyło podczas naszego spotkania coś nieoczekiwanego wcześniej. Tak. Na tak zwanych szybkich rozmowach. Dokładnie. Przy Instagramach. Tak. Gdzie no, ja bym sobie tego nie wymyślił, nie? Chyba nikt z nas. Dobra, nie będziemy zdradzać. Nie będziemy. No. Grzesiu, bardzo Ci dziękuję za wspaniałe spotkanie i pierwszy podcast. Jesteś pierwszym gościem. Moje pierwsze stresy na Twoje ramiona spadły. Utrzymałeś je z wielką siłą. Bardzo Ci dziękuję i pozostajemy w kontakcie. Ja też Tobie bardzo dziękuję za ten spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy, błogosławię i niech Ci się to wszystko dalej dobrze rozwija. Dzięki Ci bardzo. Z Bogiem. Bardzo.